Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Piękna pogoda, idealna. Zaczyna Witaj, Pawle. Się, witam Cię, słoneczku. Carré. Carré, francuska marka, francuski producent maszyny, generalnie mówiąc, do odchwaszczania mechanicznego. Firma rodzinna, trzecie pokolenie, jeżeli dobrze sobie kojarzę. Tak, zgadza się. Pan Benoît Carré jest obecnym właścicielem i kontynuuje dzieło swoich, powiedzmy, rodziców czy dziadków i ma pewne bardzo ciekawe pomysły, jeżeli chodzi o niektóre maszyny. Tak. Dzisiaj będziemy mówili o regeneratorze łąk. Tak jest, czyli maszyna do rekultywacji łąk, do przygotowywania łąki pod różne fajne rzeczy. Ale nie tylko łąki, bo również pastwiska. Pastwiska, tak. Nawet mieliśmy okazję, ja miałem okazję rozmawiać z klientem, który pod stadninę koni, taką powiedzmy prywatną, właśnie chce przygotować, zrekultywować teren użytku zielonego. Jak najbardziej to się nadaje do tego. Pastwisko. Nie będziemy zanudzać. Szczegół. Mamy maszynę pierwszą tutaj. Tak. 3-metrową, którą dzisiaj chcemy pokazać. Tak. Maszyna zawieszana. Widzimy, jaką ma też solidną ramę. Tak. Konkretne wykonanie. Bardzo takie trwałe i wręcz takie masywne. Prędkość pracy tutaj praktycznie nie ma ograniczeń. To może być 12 km na godzinę, 15, tak, albo nawet więcej, w zależności od tego, jak ten ciągnik da sobie radę. Dokładnie. I czy operator na mnie nie wypadnie z kabiny tego ciągnika. Dwie rzeczy bardzo istotne z Twojej wypowiedzi są dla wszystkich użytkowników istotne. No bo 3-metrowy to nie jest jakiś demon. Użytki zielone mogą być różnej wielkości, nawet można spotkać dosyć duże użytki zielone. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, nawet możemy jechać 15 km na godzinę, co już powoduje, że bardzo dużą wydajność, że to daje bardzo dużą wydajność. Po drugie, solidna rama, ale w rzeczywistości ciągnik. Ciągnik wystarczy mały. Tutaj ja bym 110 powiedział, koni. W zupełności. W zupełności. Aż na to. Myśmy tutaj pracowali 90-konnym ciągnikiem i działało to bez problemu. Bez problemu. Użytki zielone, akurat miałem okazję ostatnio rozmawiać z fachowcem żywieniowcem, powiedział, że to jest bardzo ważny element, by one były w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście. I żeby były w dobrej kondycji, pewne rzeczy trzeba by było zrobić na tej łące czy pastwisku. Dokładnie. Większość z nas, prywatnie posiadających trawniki, wie, co to jest areacja, wertykulacja. Tak jest. I ta maszyna też to potrafi zrobić. I paradoksalnie, tam jest to wręcz niezbędne po to, żeby podnieść wydajność tego użytku zielonego. I pobudzić trawę chociażby. Pobudzić. Wszystko to, co jest zielone na polu, na pastwisku, tak, do szybkiego wzrostu. I to jest coś też istotne, jeżeli chodzi o pastwiska, ale i też użytki zielone, bo ta maszyna też jest wyposażona w siewnik. Tak jest, siewnik rzutowy, tak, do podsiewania trawy. Trawy. Żeby uszlachetnić użytek zielony, żeby on był bardziej wydajny, żeby posiadał również odpowiedni komponent roślin, który służy tylko i wyłącznie podniesienia wydajności, czy to mleczności, czy to powiedzmy jakości mięsa, jeżeli mówimy tego, czy również, żeby konie się czuły bardzo dobrze. Jest to bardzo słuszna uwaga. Zobaczmy tą maszynę może. Dokładnie. Szczegóły. Pierwszy element. Tak, pierwszy element roboczy, który nam się rzuca w oczy, to jest tutaj taka potężna sprężyna. Tak. I na niej jest zamontowany nóż. Nóż obustronny, tak, czy jak nam się stępi jedna końcówka, albo powiedzmy zużyje, no to wtedy go obracamy drugą stronę. Dobra. Oczywiście możemy regulować. Do czego służy ten nóż? Do właśnie napowietrzenia, do wertykulacji, do nacięcia, do nacięcia tej wierzchniej wejścia warstwy w glebę. Po to, bo chodzi o to, że często użytki zielone mają taką, powiedzmy, właśnie do tego się stosuje ten zabieg, właśnie dla zdynamizowania wzrostu rośliny, żeby ten system korzeniowy, bo trawy mają to do siebie, użytki zielone, że one mogą, jak gdyby system sam się może zabić. I żeby wchłaniały odpowiednią ilość wody, żeby system korzeniowy zawsze jak gdyby generował przyrost tej masy zielonej i aktywność pozyskiwania środków, które są dawane, czy to jest obornik, czy to są różne inne rzeczy, to właśnie to nacięcie jest bardzo istotne. Tak, to jest bardzo istotne, tak jak wspomniałeś o wodzie, woda to jest życie. Tak. Dla trawy woda jest bardzo potrzebna. I jeżeli natniemy odpowiednio, to też woda ma się gdzie zbierać. Zwiększamy dynamikę pojemności wody. Doskonale. Te zęby są w trzech rzędach. Tak jest, nawet więcej jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery rzędy. Cztery rzędy, pardon. Są rozmieszczone po to, żeby zęby, jak sobie popatrzymy wprost w kierunku jazdy maszyny, żeby ich zagęszczenie, żeby było wyższe. Zwróciłem na jedną rzecz uwagę i proszę o wyjaśnienie. Tu jest taki pewien zakres jak gdyby działania.
Tak, tutaj możemy powiedzieć, że to sobie regulujemy agresywność natarcia, tak, agresywność kąta pracy tych zębów. I realizujemy maszyny, to tym siłownikiem. Tak, są dwie wersje. Jedna wersja jest mechaniczna, gdzie robimy to za pomocą korby, natomiast tutaj mamy maszynę, gdzie opcjonalnie wyposażyliśmy ją w taki siłownik i zwiększamy to siłownikiem. To wszystko się wysuwa lub zsuwa i w zależności od tego ta belka ustawia pewien kąt, na którym oczywiście znajdują się zęby. Dokładnie. Czyli zwiększamy, możemy, jak gdyby wpływamy na agresywność pracy. Tak jest. I to sobie operator jadąc może wyregulować tak, jak lubi w danym miejscu pola. Zwróć uwagę, to jest bardzo istotne, bo te użytki zielone mogą być w różnym stanie. Mogą wymagać bardziej agresywnego działania, mniej agresywnego działania. I dobrze jest, jeżeli producent przewidział taką możliwość. Tak, jeszcze mówi się o tak zwanej darni. Tak. No pewne są takie kępy trawy, które no przeszkadzają młodej, świeżej trawie, żeby wyrosła. I to jest też bardzo dobre do tego, żeby to przeciąć właśnie i pobudzić. Dokładnie. Młodszą trawę. Do koło podporowe. Pracy. Tutaj mamy koła podporowe, na których oczywiście ustawiamy głębokość roboczą tej maszyny. Z lewej i z prawej strony. Prosto, za pomocą korby. Nie jest to nic skomplikowanego. Kolejny element, ponieważ użytki zielone, trzeba pamiętać, w przypadku użytków zielonych, mówimy o kretowinach, nie kretowinach, to jest takie nieszczęście użytków zielonych. Tak. No, trzeba je rozbijać i dobrze by było czym. W przypadku pastwisk mówimy o tym, co zwierzęta zostawiają na, tak, pastwiskach. Tak zwane duże placki, nazwijmy placki. To w ten sposób, żeby inaczej tego nie nazywać. I to też wymaga, jak gdyby, powiedzmy, rozciągnięcia, tak, tak, żeby nie wypalały, tak, nie robiły placów i takich innych rzeczy. Wspomniałeś o kretowiskach i kretowinach. Bardzo ważne jest, żeby właśnie wyrównać tą ziemię. Z tak. jednej strony ziemia, jak potem dostanie jeszcze wysiewu, lepiej ta trawa tam zakiełkuje. Dokładnie. Z drugiej strony nie będzie takich wybojów. Już pomijam fakt, że przecież zwierzę też może sobie coś z nogą zrobić, jak wpadnie w taką kretowinę. A nieraz, no chociażby konie, no jak się tam noga złamie, no to niestety. To już jest, no niestety ma trudna sytuacja, bardzo trudny problem. Także tutaj mamy tą taką, nazwijmy to włóką wyrównującą. Ona ma takie karbowane zęby. To jest właśnie po to, żeby też umożliwić glebie lepsze rozprowadzenie i nie robić zwałów gleby. Ale też na widzę, śrubach sobie je regulujemy. Właśnie na tych śrubach widać, że tutaj właśnie można jak gdyby zmieniać wysokość w relacji do noży. Tak jest. Z kolei jak już jesteśmy z tej strony, też warto by było jak gdyby pokazać to z tej strony, że ponieważ maszyna jest 3-metrowa, wyposażona w oświetlenie, bo to już jest taki standard, który powinno być, ale tutaj też, je widać, tak też jest. Ale też widać możliwość złożenia kół. Tak, złożenia kół chociażby do transportu. Dokładnie. Jeżeli chcemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, drogowego, żeby nie uszkodzić maszyny lub kogoś innego uczestnika ruchu drogowego. Tak jest. Mówimy o oświetleniu. Później mówimy o takiej, powiedzmy, to jest taki zgrzebło palczaste, my to nazywamy. Brakowało mi tego słowa, genialne słowo. Albo zaganiacz, czyli zgrzebło palczaste, najpopularniej się mówi, lub zaganiacz po prostu. Sprężyny, które utrzymują palce w pewnym docisku. To służy do tego, żeby wyrównać to pole, czy też pastwisko, czy też łąkę, znaczy, bo po przejeździe tych pierwszych elementów. Żeby jeszcze jak gdyby dopieścić ten element, żeby te ewentualne kretowiny, czy te różne inne elementy, które znajdą się... Poza tym, tu jest jeszcze jedna funkcja. Tak? Jak mamy zamontowany siewnik, no, jak mieliśmy go za chwilę umówić, siewnik rzutowy, to pokażemy miejsce, w którym te nasionka są właśnie wysiewane. I wtedy te palce mają dodatkowe zadanie, gdyby, że jeszcze tą wysianą trawę, nie dość, że w świeżą glebę, to one jeszcze rozprowadzą i nawet niektórą poprzykrywają. Dokładnie. Siewnik poplonów, siewnik rzutowy na regeneratorze, to jest bardzo dobra idea, jeżeli ktoś chce użytki zielone nie wprowadzać tak zwanej rekultywacji ostatecznej, no, czyli kompletne niwelacje, zakładanie tego na nowo, no bo to są ogromne koszty paliwa i tego. Można je uszlachetnić bardziej ekonomicznie. Pamiętajmy, że to jest też siew rzutowy, to nie jest siew taki super precyzyjny. No, to nie jest precyzyjny. Tam jest też byłby kłopot, są siewniki specjalistyczne do trawy, kosztują majątek, relatywnie ta maszyna naprawdę jak na regenerację łąk i to, co ona może zrobić korzystnego dla użytku zielonego, jest ogromna. Tak. Siewnik poplonów. Siewnik poplonów. Mamy zbiornik tutaj. Ja przepraszam, że to tak bazowo nazywam, ale... ma 200 litrów, z nadstawką ma
prawie 500 litrów. Dokładnie. Mamy tutaj dmuchawę pneumatyczną, ona jest napędzana elektrycznie. Mamy też oczywiście aparat dozujący, gdzie ustawiamy szczelinę. Jest też również tutaj krótka instrukcja. Jest tam krótka instrukcja, jest też próba kręcona do przeprowadzenia, jak ktoś chce już tam tą dawkę bardzo robić dokładnie. Tutaj mamy koło, które oczywiście opuszczamy. Koło gwiazdowe. Koło gwiazdowe, ono się kręci, przenosząc to jest napęd na aparaty dozujące. Tutaj mamy ten przewód, w którym to widać. Tak jest. I teraz mamy przewody, które ale prowadzą przepraszam nam. Do tego, tak? Przepraszam, że tego. Zwróćcie uwagę, przewód jest elastyczny. Tak. To jest też to jest bardzo taka linka fajne, bo często spotykamy w różnych tego typu rozwiązaniach różne takie kardanowe, niekardanowe, tak wałki, jest. Niewałki. Tak, jak się skrzywi, to tego, to tam powiem, jest dosyć różnie. Tak. Tu jest przewód elastyczny. Niby szczegół. Ale bardzo ciekawy. Tak jest. Jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, tutaj mamy też skoczki dostępowe. Proszę. Tak jest. Można sobie zobaczyć. Pokrywa też jest na zatrzaski tutaj, także ona tak. Jest szczelna, nic tam nam nie dojdzie, żadna wilgoć. Materiał podzielony za pomocą aparatu dozującego dostaje się do przewodów, które prowadzą nasionka, wspomagane oczywiście pneumatycznie, żeby tak. Tam się nic tam nie zapchało i prowadzą do tych różnych miejsc. Tutaj będziemy widzieli, że na końcu jest taka blaszka zamontowana, na którą dostają się nasiona. One dosyć są prędko prowadzone. Tak. Strumień powietrza sprawia, że nasionka nie lecą w linii, ale są takie w okręgu jakby. Rozrzucone. Tak jest. I wtedy ta trawa więcej miejsca nam trochę jak ten siewca. Tak, jak siewca. Dokładnie.